Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gothica 3 i już zapraszam was na tą serię taką wakacyjną, w której będą ukazywać się odcinki codziennie albo co drugi dzień. Myślę, że będzie fajnie, będę starał się przejść Gothica i praktycznie będę w niego grał cały czas. Ostatnio nie mam sił do CS-a, ani do jakiegoś LOL-a, ani do Europy, więc gram w Gothica. A więc dobra, jesteśmy tutaj w Nordmarze. Żeby was nie zwiedło, w poprzednim odcinku byliśmy w Mertanie. Jak to się stało? A to się stało tak, że grałem sobie pół godziny, tam nawet 40 minut nie nagrał mi się obraz, więc dlatego jestem w Nordmarze. Wcześniej chciałem szukać kryjówki Xardasa, który jest mniej więcej gdzieś tutaj, na tym obszarze, albo nawet tutaj, a ja nie zdaję sobie z tego sprawy, ale to nieważne, będę poszukiwał Xardasa. A więc tak, pod koniec tego odcinka, co mi się nie nagrał odcinek, zastanawiam się, gdzie może być Xardas. Oczywiście najpierw się będzie lagował. Myślę, że to może być tamta wieża, bo tam jest taka wieżyczka na górze. Też mi się zdaje, że to było bardziej tutaj. Albo bardziej tutaj. Albo tutaj. Gdzieś tutaj w każdym razie. Zejdę ścieżką może. Tutaj są szablozęby na dole, więc je załatwię. Serio, jaki zes. Serio? Dobra, mam zeza, ale udało się. Dobra, ten drugi szablozon chyba się do mnie nie kwapi, żeby tutaj podejść. Gdzie on? Ty słyszysz jakieś... A, rozpruwacze, dobra. Rozpruwacze sobie poradzę. Będę na razie expił oczywiście. Po drodze do Xardasa będę chciał się wyexpić. Nie chcę się na górze z nimi, bo te góry są zbugowane czasami. Ty patrz, jaki czat, trafi mi idealnie w drzewo. Jestem bardzo z siebie dumny. Okej. Ty, to jest może ta góra. Tak, to jest możliwe ta góra. Bo tam było takie przejście pod górę i potem było takie naokoło i tam możliwe, że jest wieża. Muszę teraz przejść obok tego szablozęba, który tam sobie stoi na górze, na dole w sensie, tak. Chciałem w tym odcinku znaleźć tego Xardasa, ale najprawdopodobniej znając moje szczęście się nie uda. Oczywiście będę próbował, ale nie obiecuję niczego. Tutaj był szablozęb jeszcze jeden. Gdzie jest? Ty, ogień? A no, a szaman goblin, super. To mi się spodobało. W ogóle te gobliny nie ogarnęły. O fuck, muszę uciekać w ogóle stąd. W ogóle są dwa goblińskie szamany, o lol. Gothic mi się zacina, to bardzo w ciekawym momencie. No fuck, nie, bo on mnie zaraz zestrzeli. O, nice, że mnie ok. Fuck, jeszcze mnie tutaj magię wyszło. Tak, idealnie. Ty jeszcze jakiś? Nie, tam są już jakieś bizony. Ty no lol. Słyszycie, przejdźcie. No fuck, jeszcze co mnie atakuje? Gdzie to? Bo tam pamiętam był golem przy Xardasie zawsze.
I słyszę właśnie golema, czyli to możliwe, że jestem blisko. Dobra, oczywiście uzupełnię się gdzieś w krzakach, uzupełnię sobie HP. Jakby tu miał być jeszcze jakiś goblin. Gdzie zastosuję starego Trikosa, poczekajcie. Tak, widzę go, tam jest. Dobra, musiałem tak tylko zredukować sobie. O, ma jakieś muchomorki, bardzo mi się to podoba. Alkojagody, zatwierdziałe miecze, pałki. O, srebrny puchar, oczywiście to można wszystko sprzedać, bardzo fajnie. W ogóle upieczę sobie mięska, bardzo mi się podobają właśnie takie miejsca, gdzie są gobliny. Bo potem przy tych goblinach mam ognisko i oczywiście można sobie upiec mięska, które zdobyłem przy polowaniu na jakieś bawoły. Na razie 16 to nie jest zbyt dużo, ale uzupełniam zapasy. Mam 300 mięsek, więc spokojnie można podbijać miasta, wsie, wioski i denak sardasa, jak to mawiają. Oczywiście zapiszę się skromnie, lecz tutaj tak znacząco, bo nie tak szybkim zapisem, tylko takim wolnym. Nawet nie wiem, ile będę nagrywał, ale to tak na oko, w sumie mam telefon blisko, to już wezmę. Dobra, zacząłem ją być może 10 minut temu. No o 19 mniej więcej, jest 19.11, czyli mam jeszcze dla was 20 minut, czyli idealnie na Xardasa i mogę sobie uciec. No, nie wiem, czy będę zabijał Xardasa, ale nawet jakbym zabijał Xardasa... A, gobliny, o, ale dużo tych goblinów, o lol, to dlatego one mnie atakują. Patrz, ty, te gobliny tak się skampiły, dlatego miałem tą muzykę atakującą. Boję się trochę tych goblinów, powiem szczerze. Ale chyba pójdę naokoło, poczekajcie, mogę iść naokoło, chcę przejść tędy. I tutaj chcę gdzieś mniej więcej dojść, myślę, że to jest tutaj. Albo też może być tutaj, albo w ogóle tutaj, albo... No, nieważne. Ty, ale nie, ja myślę w ogóle, że to jest tutaj. Ty, ja w ogóle nie wiem, czekajcie, ja sobie zaraz sprawdzę na szybciocha. To tak, wiecie, to tak, nie będę nawet tego przycinał, bo będę coś tam gadał, więc żeby z was zagadać. Ja nie jestem profesjonalistą, nie będę tego przycinał, nie lubię takich cięży robić takie błyski i nagle się coś innego pojawia, wkurza mnie coś takiego. Dlatego ja nie będę sobie przycinał nic. Dobra, a więc gdzie jest Xardas w Google? Jakbym miał kamerę, to bym wam pokazał, jak wpisuję w telefon, ale nie mam. Może w wakacje się zdecyduję jednak, gdzie jest Xardas Gothic 3. Xardas Gothic 1. No Gothic 1 w sumie też go trudno znaleźć, gdybym był zielonym jakimś gościem, to zdanie, gdzie jest Xardas. Zdanie, gdzie jest Xardas, Xardas. No ale po co mam szukać jakiegoś myśliwego Hansona, skoro mogę sobie wpisać w Google i będę miał. Jeśli chodzi o Google Mapsy, to oni mi pokazali mniej więcej, gdzie to jest. Tylko, że to jest z Gothica 3 Zmierzch Bogów, a mnie... Chociaż jeżeli by temu ufać, mniej więcej, szczerze, to myślę, że... o, tutaj może? Nie, to też jest mapa z Gothicu, kamienie teleportacyjne. Dobra, nie będę się to bawił, ale z pana tutaj wujka Google wynika, że Xardas jest mniej więcej na północny wschód od klanu Wilka w mapie z Gothica czy Zmierzch Bogów. Czyli mniej więcej gdzieś jest tutaj, czyli na końcu tej dróżki, czyli mniej więcej gdzieś tutaj, czyli muszę i tak przejść przez tę goblinę. Czyli najlepiej jakbym rzucił w nie jakąś magią, ale że jestem biedakiem i w ogóle mam 34 poziom, ale jestem biedakiem i słabiakiem. W sumie mam 4 kule ognia i fajnie byłoby coś porzucać, ale jednak zrezygnuję na rzecz strzał. Albo chyba, że w ogóle z jeleń. Jelonki. Nie no, nie zmarnuję takiej okazji, bez jaj. Czy ona się, widzicie, wbiła w śnieg? Strzała, myślałem, że tak... Headshot, znaczy to nawet nie był headshot, ale chciałem być śmieszny i fajny. Ale mi nie wyszło, dobra, no jakieś mam tu poroże. Wilcze ziele to bardzo trudno znaleźć, tak mi się wydaje przynajmniej, bo nigdy tego nigdzie nie widziałem. Ale znalazłem je w Norwarze. I tutaj muszę wejść pod górę i boję się, że tam będą orkowie. O, tu kolejne wilcze ziele. O, jelonki, jelonki! Widział mnie.
Dobra, na co ja liczyłem, że... O fuck! Ten jeleń! On we mnie wbiegł. Dobra, wilcze ziele. Dobra, bo tu jest koniec mapy, zaraz spadnę w nicość, przepaść. Tak będę wchodził do klanu Młota, a tak będę szedł w kierunku możliwej bytności Xardasa. Od razu mówię, że pewnie jego tam nie ma, a ja jestem po prostu jakiś dziwny i w ogóle. I zaraz powiedział, a nie mogę, przecież go tam nie ma, przecież on jest w ogóle z drugiej strony. No ale... dobra, wilcze ziele. Szablozem, to z nim będę musiał walczyć. O fuck, nie przemyślałem tego trochę za bardzo. O fuck, ile ich tu jest! Lol, ja stąd spadam! Bezi, uciekaj! Nie walcz nawet z nimi! Biegaj! Gdzie są szapo zęby? Lol. No fuck, goni mnie! Ale ja jeden jak mnie goni, to może się... Chociaż może zawać kolegów. Serio? Walnij go z całej pety. Czy oni się fochną za to, że zabiłem jego brata? Nie, dobra. Nie fochnęli się. Nawet jakby się fochnęli, to ja sobie tutaj odnowię. Tam jest tyle kurde tych wilczków, czy tych sam szablozębów, czy innych kotów, że nie mogę tam przejść. Chociaż będę próbował, będę się próbował przekraść. Chociaż nie ukrywam, chodzę po śniegu, więc będzie mnie bardziej słychać. Ale te szablozęby chyba uciekły gdzieś w górę. Nie, tu jest jeleń. Zapoluję na niego. Dobra, mam Zeza i Raka, więc nie będę do niego strzelał. Kurde, tam jest ten szablozom, bo nie, tutaj spec... Golem! Widzę golema, patrzcie. Tam jest. Nie, to nie jest golem chyba. Chociaż... to chyba golem. Ej, co ja w ogóle odwalam? Ty, czekajcie, ja... przecież... ja się boję zwykłych... kurcze takich dziadów, jakichś małych... kurcze goblinków. Co ja odwalam? Przecież mam 36 poziom, czy 37 nawet, więc... ja z tej strony idę do punktu wyjścia i w ogóle... a i ten odcinek już widzę, że będzie bez sensu trochę. Sorry was za to też, ale dobra. Bo chcę znaleźć tego Xardasa i nawet jak miałem go szukać przez 3 odcinki, to będę go szukał, aż go znajdę. Szukajcie, aż znajdziecie, ktoś tak mądro powiedział. Nie wiem, kto to był, ale podziwiam tego człowieka. O kurczę, to są gobliny. No fuck, znalazły mnie chyba. Kurde, jeszcze widzą na tą górę, gdy mnie... jeszcze szablo zęby, no fuck. Jestem w potrzasku. Ło nie! 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 Spadaj. O lol, ale się przestraszyłem. Tu biegnę tu po chatej jednorożce czy nosorożce. O kurde, jeszcze te tygryski tutaj. Ty, patrzcie. Nie, przecież on jest na górze, a ja idę na dół. Ale mam raka. A tam są włochate jednorożce. Nosorożce, co ja gadam, jednorożce. Masakra ta. One śpią, więc mogę sobie się przekraść. Nie, nie zbiegaj tego. Chrzanie alko jagodę. Włochaty jednorożce idą spać. A ja się biję z wilczkiem. O, biały rozpruwacz! No, nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Ale pewnie to jest jakiś questowy. No fuck, gobliny! A nie, zabij biały. A, bo to jest jakiś quest z nim. Aha, no to mogę sobie skóra lodowego wilka. O, nice, nawet nie wiedziałem, że to taki quest, taki premiowany. To
O, pięknie, to jest to, co kocham, to, co tygrysy lubią najbardziej. Wspinaczka na zbudowany wzgórza. Ja już nie wiem, czy stamtąd nie przyszedłem, to jest całkiem możliwe. Chociaż nie, dobra, możliwe, że stamtąd nie przyszedłem. Ale w każdym razie idę w kierunku wieży Xardasa. I to jest najlepsze. Oczywiście wóda na podorędziu jest przygotowana, jeśli bym tutaj stracił całe hapsy, żeby nie mógł skakać. Nie móc skakać, ja już mam jakiegoś po prostu tutaj. Dobra, już bym prawie całą wytrzymałość. I sobie biegniemy, bo tutaj oczywiście na lodowym pustkowiu się uwolni, regeneruje z tego chyba co wiem. Fuck, skacz Bezin. Ty, ale patrzcie, jak się to się świeci, jakby tam były jakieś manuskrypty albo jakieś inne diamenty, może. Okej, okay, dobra, bawię się w jumpera, ale udało się. I teraz pewnie tu jest jakaś przepaść, przez którą muszę przeskoczyć. A nie, muszę wykorzystać tutaj to wzgórze. I tylko. O, fuck, nie. Nie, nie spadamy, Bezi. Wspinamy się. Dobra, wracam tam. Muszę się napić wody. Mam 25 wód. Musiałbym przeskoczyć na jakąś mniejszą górę. Ponieważ tu są same takie góry. Nie, Bezi, Bezi, Bezi. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Albo będę się przechodził tutaj. O, to jest to, to jest to? Nie, to nie jest to. Ja stąd spadam, kurwa. Teraz stracę całą wytrzymałość. Jeszcze mi się Gothic 3 laguje, masakra. Przy takich, więc, hopsach. O, tu jest półka skalna i bardzo prawidłnie, bo już tutaj mi się kończyła wytrzymałość. Dobra, niech się zregeneruje trochę sama, bo też nie mogę tutaj wykorzystywać wszystkich eliksirków, a muszę teraz skręcić w prawo. Chociaż muszę się wspiąć na górę, chociaż to jest chyba niemożliwe. Nie, to się da zrobić, powiem szczerze. To chyba nie jest jeszcze takie straszne. Dobra, jeszcze się z F5-uję. Dobra, i idziemy. No jeszcze oczywiście jestem w takim lagu między wymiarami, czas stop. Dobra, jest. Błagam, błagam, chycaj, 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 chycaj. No proszę, już niedaleko, weź, nie da rady. A nie, cała wytrzymałość poszła. No nie. Proszę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. No i się udało. Uczę jeszcze te jego ręce takie. Dobra, dziewiątka. I dobra, i myślę, że z tej góry będę zjeżdżał. Dobra, jestem na półce skalnej, a oczywiście się na to nie wespnę. Nie ma szans, ale będę bliżej wejścia, ominę wszystkie głupie stworki, które mnie wkurzają i nie będę musiał je zabijać. Następnie, następująco... Dobra, nieważne, a co mi przyszło do głowy, ale to nie ma znaczenia. Dobra. Chociaż czy to tu? Raczej, ale też nie można być pewien. Ty, czy ja tu właśnie zaczynałem odcinek? Nie gadaj. Nie, ale bardzo podobnym miejscu. Dobra, czy tutaj mam zjechać? Tak, ale widzicie, że ja zrobiłem wielkie kółko przez ten odcinek, który mi się nie nagrał i ten odcinek teraz. Zrobiłem takie wielkie kółko, bo wyszedłem stąd, przyszedłem tutaj. Przyszedłem tutaj i teraz schodzę tutaj. Znaczy mam, wiem, że tutaj nie ma wieży Xardasa, a jest gdzieś tutaj. Więc dobra. Patrz, jakie drifty. Ale bany hopy sobie robię, ty, w Gothiku.
O, patrzcie jakiego buga mam, patrzcie. To mi się bardzo podoba. Dobra, idealnie, żeby się tutaj zregenerować wytrzymałość i wejdę chyba na tą górę. Ja już nie wiem, czy się da, ale spróbuję. Nie no, easy tu idzie bardzo ładnie, gładko podchodzi. Ale to, o, patrzcie, patrzcie, to mi się bardzo podoba. O, znalazłem. Mam wieżę. Patrzcie, no to jest wieża Xardasowa. I idealnie ominę wszystko i wszystkich. To jest piękne, że wykorzystywanie bugów się opłaca. Chociaż poczekajcie. Jeszcze to nie jest powiedziane, że tam się dostałem, bo jak na razie kończy mi się wytrzymałość. A, już się skończyła. Dobra, udało się. I teraz sprytnym chycem muszę skoczyć do tej wieży. Tylko muszę wypróbować, jak to się robi. Gdzie jest wejście? Chyba nie z tej strony. Tylko czy on mnie nie zabije w zbroi buntownika? Chyba raczej nie powinien. Dobra, co ja tutaj robię? Wejście jest w ogóle z drugiej strony. Czyli jeżeli nic mi tutaj nie zabije przy dobrym kursie, dobrym wietrze, dostanę się do wieży Xardasa, bo chcę wejść głównym wejściem jak pan i władca, który chociaż w sumie on jest po stronie orków, ale chyba on jest neutralny, bo on jak mnie zobaczy, to po prostu stwierdzi: o, super, Bezi, przyszedłeś, fajnie. Więc uważam, że nieważne jakiej zbroi pójdę, chociaż on jest chyba przeciwko buntownikom, lepiej założyć zbroję, ale dobra, nieważne, na razie to jest mało ważne. No i tutaj trzeba uważać, bo tutaj są chyce na schody. Teraz będę robił. Ej, nie no, na luziku, ty patrzcie, na luziku się dostałem. Myślałem, że to potrwa dłużej. Aha, dobra, teraz jeszcze tylko przez wielkie kolce. Do trzy. Czyli dla ludzi, którzy nie wiedzą, gdzie Xardas, on jest tutaj, tak, tutaj, tutaj. To jest wieżyczka Xardaska. Wykonany quest. Ej, o, spróbuj znaleźć Xardasa, dobra. Zadanie wypełnione. Tylko tym razem, gdzie on jest i czy ktoś mnie zabije, jak wejdę w tej zbroi, to jest dobre pytanie. Dlatego się zapiszę i to tak permanentnie. Dobra, prześpię się u niego, zregeneruję hapsy i wezmę teleport i tak w razie czego. I nie będę go od razu zabijał, poczekam. A w ogóle już trzeba kończyć, ale to może taki krótszy odcinek zrobię. A, nie muszą być takie pełne pół godziny odcinki, chociaż pewnie trwał 15 minut, a ja po prostu mam zeza. Nie, Xardas jest na górze, a pewnie śpi, bo jest po północy, to wcale się nie dziwię. Czajcie? No, tak, wiem, dziękuję, dziękuję, jak ktoś mówi na zdrowie. A jak nie, no to wiecie. Xardas! Czemu jesteś nareszcie? Xardas, przez cały czas mojej podróży mieszasz się do wojny. Czemu nie powiesz, o co chodzi? No dobrze. Od dawna pracuję nad realizacją pewnego planu. Od czasu, gdy byliśmy uwięzieni za tamtą barierą, gdy przemówił do mnie Beliar, jakże wielkim sukcesem byłoby dla niego, gdybym stanął po jego stronie. Niegdyś najwspanialszy spośród magów ognia, teraz sługa mrocznego boga. Udałem, że przyjmuję jego ofertę. Zesłaną mi przez Beliara wieżę wykorzystałem jednak przeciwko niemu. Przygotowałem wszystko dla ciebie. Ale... to jednak długa opowieść. Ale, gdy już dowiesz się o wszystkim, zrozumiesz, tak? No. Czemu tak trudno było mi podjąć decyzję bez ciebie. Mówisz o wyborze między Inosem, aby... wydaje mi się, a może istnie, aby z niej skorzystać. Sorry, że wam tego nie czytam, ale też jestem słaby w czytaniu sobie. No, ja...
cóż... Jest ich... ich właścicielami. Byli prada... zginęli. Mam jednak pewność. Każdy z nich daje swojemu właścicielowi. Tak? Pomówimy. Gdzie mam szukają... wszystko, co znajdą. Jest dostarczane do Gelde. Tamtejsi szamani badają. Dawno temu opracowali plan. Pomów z nimi i Mikstura przemiany Xardasa. Xardas uważa potężną miksturę transformacji, przemieniającą tego, kto ją wypije w gargulce. Tutaj w ogra. Tutaj w potwora. Tutaj w smoka. O, w smoka to mi się nie zamienił, ale nie za 17 tysięcy. Szczerze, straszliwego demona. A on ma jakieś czary mary tutaj, mnie to nie obchodzi, sprzedam mu może jakąś broń albo inne coś. To mi da, dołóż złoto. Na pewno przyda ci się to, co zabrałem twoim ludziom. Okej, dobra, no na razie tyle mi wystarczy. Dzięki, Xarduś. A, tutaj mnie zaatakujesz, zaprzysz tam pulpit. Ale niektórzy spośród koczowników nie podążyli za Inosem. I lud koczowników podzielił się na dwie części. Ci, którzy podążyli za Inosem, wznieśli wspaniałe świątynie i stali się ludem Warantu, a berło zostało symbolem ich władzy. A, no to sprytnie. Dzięki za prastarą wiedzę. No, tutaj jakiś straszliwy nie umarły. Oczywiście tutaj jakieś mnóstwo złota. Oczywiście to sobie zabiorę. Kolejne mnóstwo złota. Teleport do Xardasa też mi się oczywiście przyda, żebym nie musiał do niego łazić 10 razy. Oczywiście taki stół alchemiczny, to mnie nie obchodzi, jakieś papiery, no i oczywiście kolejny pulpit. Tu jest napisane coś o alchemii. Okej, dzięki za info. Alchemia wzrosła do 62. Przywoływanie zwierząt. Przywołanie golema. Telekineza. Otwieranie zamku, oczywiście to mi się wszystko przyda. Na jakieś przekotowe tutaj jakieś rzeczy, jak będę robił. Dobra, resztę to tyle. Nie umarły? Nie, to nie, to nie. Okej, to tyle. W tym odcinku to tyle. To chyba był krótszy odcinek niż zwykle, ale dotarłem do wieży Xardasa, więc jestem z siebie dumny. Chociaż nie wiem, dlaczego ta wieża jest taka wysoka, skoro kończy się na jednym piętrze. Trochę o tym ludzie nie pomyśleli, ale... dziękuję wam za oglądnięcie tego odcinka, myślę, że było fajnie, a jak nie, to zostaw łapkę w górę, tak. A jeżeli było fajnie, to zostaw subskrypcję. A jeżeli było fajnie, ale ci się nie podobał odcinek, to nie wiem co masz zrobić. W każdym razie możecie oglądać następne odcinki Gotika Trójki, które będą pojawiały się w wakacje. Do usłyszenia, no i cześć.